Szanowni Państwo, otwieram obrady 28. sesji 6. kadencji Rady Powiatu w Mońkach. Witam serdecznie Pana Starostę, Wicestarostę, członków Zarządu, Panie i Panów Radnych obecnych na sali oraz obecnych przy monitorach. Witam serdecznie kierowników jednostek pracujących i współpracujących ze Starostwem. Porządek obrad wygląda następująco. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu nr 27. Punkt piąty, sprawozdanie starosty Młynieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Punkt siódmy, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 22/158/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu młyńskiego na lata 2021-2033. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie młynieckim na lata 2021-2025. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie młynieckim na lata 2021-2025. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty młynieckiego. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do prowadzenia badania sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Mońkach za lata obrotowe 2021 i 2022. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu młynieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Punkt 13. Rozpatrzenie wniosku przewodniczącego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego i zajęcie stanowiska w sprawie uchwały zgromadzenia zmieniające statut związku. Punkt 14. Wystąpienie zaproszonych gości. Punkt 15. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 16. Zamknięcie obrad. Przechodzimy do realizacji punktu drugiego. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad. Pan Borowski Jan. Pan Buńkowski Błażej. Pan Czarniecki Stanisław. Pan Dębowski Zbigniew. Pan Jaworowski Dariusz, jestem. Pani Kalinowska Jolanta. Pan Kamiński Daniel. Pani Kitlas Joanna. Pan Klepadło Roman. Jestem. Nie, nie, to pan Zbyszek żartuje, że pana Romana nie widać, ale widać na dużym monitorze. Pani Kulikowska Joanna. Pan Matyszewski Andrzej. Pani Pac Barbara. Jestem. Pani Piekutowska Ewa. Jestem. Pan Popowski Jarosław. Pan Radowski Mirosław. Pan Szupiński Rafał. Pani Wysocka Irena. Na sesji obecnych jest 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do realizacji punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z sesji nr 27. Czy są pytania? Państwo radni przy monitorach. Przechodzimy do głosowania. Pan Borowski Jan za przyjęciem protokołu. Pan Buńkowski Błażej. Pan Czarniecki Stanisław. Pan Dębowski Zbigniew. Jaworowski Dariusz za. Pani Kalinowska Jolanta. Pan Kamiński Daniel. Pani Kitlas Joanna. Pan Klepadło Roman. Pani Kulikowska Joanna. Pan Matyszewski Andrzej.
Pani Pac Barbara. Za. Pani Piekutowska Ewa. Za. Pan Popowski Jarosław. Pan Radomski Mirosław. Pan Supiński Rafał. Pani Wysocka Irena. Przechodzimy do realizacji punktu 5. Sprawozdanie starosty Łonieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Bardzo proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Po raz kolejny chciałbym przedstawić państwu sprawozdanie z pracy zarządu powiatu w Łońkach od dnia 27 października 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku. W tym okresie zarząd odbył 7 posiedzeń. W ramach przysługujących mu kompetencji rozpatrzył ponad 60 spraw, w tym podjął 15 uchwał. Między innymi w sprawach przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu łonieckiego na rok 2022 oraz w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu łonieckiego na lata 2022-2033, a także przyjął projekt uchwał w sprawach będących przedmiotem dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Łońkach. W ramach bieżącej działalności zarząd zajmował się sprawami wynikającymi z aktualnego zapotrzebowania starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, w tym między innymi zatwierdzał aneksy do arkuszy organizacyjnych pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2021-2022, udzielał upoważnień i podpisywał porozumienia, umowy oraz aneksy do nich związane z realizacją zadań powiatu i prowadzonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. W ostatnim okresie zarząd ogłosił i rozstrzygnął również następujące przetargi. Zarząd rozstrzygnął przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie zwalczania śliskości zimowej na terenie powiatu łonieckiego w sezonie zimowym 2021-2022. Na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 339,07 zł. Natomiast złożona oferta oferuje realizację zamówienia za kwotę 285,831 zł. Zadanie będzie wykonywała firma Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski z Moniek. Zarząd ogłosił, rozstrzygnął też przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie odśnieżania na terenie powiatu łonieckiego w sezonie zimowym 2021-2022. Na realizację zamówienia zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 104,971,68 zł brutto. Najkorzystniejsza oferta oferowała realizację zamówienia za kwotę 126,446,40 zł brutto. Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 21,474,72 zł. Odnosząc się jednak do całego zamówienia, to jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu łonieckiego w sezonie zimowym 2021-2022. W zakresie usuwania śliskości zimowej, o czym mówiłem wcześniej, wybrano ofertę z ceną z realizacją zamówienia 285,831 zł. Zamierzaliśmy przeznaczyć tutaj kwotę 330 tysięcy, zatem mieścimy się w zakładanych na to zadaniach środkach. Tutaj pewnego rodzaju nowum, aczkolwiek to już 2 lata temu też praktykowaliśmy, tym razem na gminie Jasionówka zgłosił się jeszcze jeden oferent i to właśnie on wygrał. Tam kwestię związaną z odśnieżaniem firma Copton, że tutaj na terenie gminy Jasionówka będzie inny wykonawca, natomiast na terenie pozostałych gmin powiatu łonieckiego będzie drogomistrz, o którym wcześniej wspomniałem. Zarząd rozstrzygnął również przetarg na rozbudowę drogi powiatowej nr 1398B od drogi wojewódzkiej 671 Zofiówka, Nowiny Kasierskie, Nowiny Zdroje, Krosne Małe do drogi krajowej nr 8. Tutaj kilometraż jest podany. Na sfinansowanie tego zamówienia zamierzaliśmy przeznaczyć kwotę ponad 2 milionów złotych, tutaj 2,3 mln 412 zł brutto. Najkorzystniejsza oferta przedsiębiorstwa drogowo-mostowego Unidrog Grajewa oferuje wykonanie inwestycji za kwotę 1,386,986,18 zł brutto. Tutaj przypomnę, że też na tą drogę otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszu Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, więc zdecydowanie mniejsza kwota niż zamierzaliśmy przeznaczyć.
Zarząd w ramach projektu Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na dostawę specjalistycznego oprogramowania do pracowni sterowania ruchem kolejowym prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki zatwierdził wynik negocjacji z wykonawcą. Szacunkowa wartość z podatkiem VAT wynosi 37 tysięcy, natomiast wynegocjowano kwotę 36 tysięcy 400 zł brutto. Ponadto zarząd ogłosił przetarg na zakup paliwa i olejów silnikowych do sprzętów i pojazdów będących w utrzymaniu Wydziału Dróg w 2022 roku. Ogólna wartość zamówionych paliw to 340 898 złotych i 56 groszy brutto. Ogólna wartość zamówionych olejów to 14 063 złote i 82 grosze brutto. Zarząd dokonał także wyboru wykonawcy na wykonanie zadania z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg terenu powiatu mońskiego w przypadkach określonych w artykule 130a Prawo o ruchu drogowym i umieszczeniu ich na parkingu strzeżonym. Złożona została jedna oferta na świadczenie wyżej wymienionej usługi dla pojazdów do 7. Oferta przedsiębiorcy Albert Kuczyński, holowanie pojazdów, przewóz towarów, autohandel z Moniek spełnia wszelkie warunki określone w ogłoszeniu. Ponadto w okresie powyżej 3 miesięcy od usunięcia stawki za parkowanie wynoszą 0 zł. Zarząd rozstrzygnął także przetarg na udzielanie i obsługę kredytu złotówkowego długoterminowego w wysokości 2 105 000 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przypomnę Wysokiej Radzie, że kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 786 000 zł 633 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 318 367 zł. Na sfinansowanie tego zamówienia zamierza się przeznaczyć kwotę 324 496 złotych i 94 groszy brutto. Oferta banku spółdzielczego w Mońkach jest z ceną oferowaną 110 710 złotych i 79 groszy. Wybrana oferta spełnia wszelkie warunki określone w SIF i jest zgodna z przepisami ustawy Prawa zamówień publicznych. Jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. Wpłynęły 3 oferty, w tym jedną ofertę odrzucono. Na poprzedniej sesji informowałem Wysoką Radę, iż przetarg na przebudowę przejść dla pieszych na terenie powiatu monieckiego w miejscowościach Mońki, Knyszyn i Gojąc w formule zaprojektuj i wybuduj został unieważniony. Złożone oferty przekroczyły radykalnie, bo o 1 580 134 zł i 57 groszy brutto zakładane kwoty i możliwości większego zaangażowania środków własnych powiatu. Powiat postanowił zrezygnować z realizacji wniosków objętych dofinansowaniem złożonych w pierwszym naborze w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejścia dla pieszych i złożyć w ogłoszonym naborze uzupełniającym 16 wniosków. Przedmiotowe wnioski to ponownie 13 tych samych inwestycji z pierwszego naboru. Inwestycje zostały ponownie skosztorysowane. Dodatkowo przygotowane zostały 3 nowe wnioski dotyczące zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Trzcianne. Razem koszt przebudowy przejść na gminie Mońki to kwota 7 654 296 złotych i 69 groszy. Na gminie Goniąc 2 270 138 złotych i 21 groszy. Na gminie Knyszyn 1 193 464 złote i 63 grosze. Na gminie Trzcianne 1 576 663 złote i 61 groszy. Łączny koszt przebudowy wynosi 12 694 563 złote i 15 groszy. Wnioskowana kwota, którą otrzymaliśmy, to jest wnioskowana kwota, o którą się ubiegamy, to jest 10 155 650 złotych i 52 grosze. Wkład powiatu to jest 1 111 789 złotych i 94 grosze. W tych naborach, które są w tym momencie rozstrzygane przez Urząd Wojewódzki, dofinansowanie do przebudowy przejść dla pieszych to jest wysokość 80% zakładanych kosztów. Także ponowne skosztorysowanie sprawi, że będziemy mogli nie wydawać własnych środków, natomiast myślę, że jest bardziej niż pewne, że otrzymamy te środki i będziemy mogli to dalej przebudowywać. Tak, tak. To jesteśmy już też po rozmowach z gminami i tutaj jakby ta współpraca będzie układała się także po te 10% w zachwianych różnych wartościach. Natomiast tak jak tutaj było zaznaczone, do tego naboru 1 111 000 to jest wkład powiatu. Zarząd uruchomił też już procedurę przetargową na wykonanie przejść etapu drugiego i trzeciego. Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji łącznie z zezwoleniem na wykonanie prac budowlanych dla 30 zadań. Część pierwsza, zaprojektowanie i wykonanie
wykonanie przebudowy przejść dla pieszych na terenie powiatu mieńskiego w miejscowościach Mońki i Jasionówka, etap drugi. Łączna kwota zamówienia to jest 8 026 999,68 zł brutto. Część druga, zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przejść dla pieszych w miejscowościach Czcianne, Mońki, Knyszyn i Goniąc, etap trzeci. Czyli tak jak przed chwilą mówiłem, to 12 694 563,15 zł, czyli ogólnie zakres zadań inwestycyjnych na przyszły rok, który jest planowany w ramach przebudowy przejść, to jest blisko 20 milionów złotych, o czym czytając już pewnie założenie do budżetu na 2022 rok, Państwo mogliście się przekonać przy naprawdę niewielkim wkładzie powiatu monieckiego. Inne złożone wnioski. Zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie pod nazwą scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem postaleniowym obiektu Potoczyzna i inne na operację typu scalanie gruntu w ramach poddziałania wsparcia na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek obejmuje następujące obręby. Całe obręby ewidencyjne. Sikory, Waśki, Potoczyzna. Obręb krzyczkowo bez działki nr 1. Działki nr 139, 137, 115 łamane przez 4, 115 przez 8, 115 przez 9, 138 w obrębie Kropiwnica, gmina Mońki. Działki nr 152, 153, 154 i 235 w obrębie Dudki, Kolonia, gmina Mońki. Działki 11 przez 1, 12 przez 2, 19 przez 7 i 59 w obrębie Świerzbienie. Tutaj te wyszczególnione działki zazwyczaj są to ciągi dróg gminne, które tak, żeby były dobrze zrobione w pracach postoleniowych, muszą być też włączone, tak? Bo dziwnym byłoby zostawienie na przykład kawałka drogi nieskończonego, więc tutaj te działki zostały włączone. Wniosek dotyczy scalania gruntów oraz zagospodarowania postaleniowego. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wynosi 2260 hektarów, tutaj jeszcze z tysięcznymi. Planowane drogi dojazdowe, które będą wykonywane w ramach zagospodarowania postaleniowego. Drogi nowo wybudowane 0,76 km oraz drogi przebudowane 23,9 km. Łączna długość to ponad 20. Całkowity koszt operacji 25 948 608 zł i 39 groszy. Termin realizacji październik 2022 do maja 2025 roku, kiedy kończy się ta perspektywa finansowa. Zarząd wyraził też zgodę na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, zakup książek do biblioteki w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, który został złożony w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, priorytet 3. Kalkulacja kosztów przedstawia się następująco. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego 3000 zł i 1000 zł. Wkład własny organu prowadzącego to 1000 zł w projekcie planu finansowego placówki w 2022 został ujęty 25% wkład własny, to jest 1000 zł. Dodatkowe informacje. Powiat monieński uzyskał dofinansowanie w ramach programu grantowego Moje Miejsce na Ziemi. Fundacja Orlen przyznała nam darowiznę w kwocie 5000 zł. Na organizację spartakiady powiatowej. Celem głównym projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w ramach organizacji spartakiady powiatowej poprzez udział mieszkańców w 7 konkurencjach i blokach sportowych. Organizacja wydarzenia planowana jest na 2022 rok. 17 listopada na Politechnice Białostockiej odbyła się konferencja Smart Education for Industry 4.0, promująca kształcenie i doskonalenie kompetencji zgodnie z potrzebami gospodarki i województwa podlaskiego. Na konferencji podpisałem list intencyjny dotyczący projektu, o którym mówiłem Państwu podczas poprzedniej sesji. Przypomnę tylko, że projekt zakłada utworzenie sieciowych pracowni w województwie podlaskim, z którym będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele oraz pracownicy poszczególnych przedsiębiorstw. Centrum dowodzenia znajduje się w Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Tutaj myślę, że też dalej jeszcze w dalszych informacjach wrócę do tego projektu, bo to dosyć ciekawa inicjatywa. W dniu 19 listopada w Mońkach sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej pan Dariusz Piątkowski, senator Marek Komorowski, posłowie Jarosław Zieliński, Kazimierz Gwiazdowski, wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski wręczyli nam, wszystkim przedstawicielom samorządu powiatu mońskiego, czyli starostom plus burmistrzom i wójtom, promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, w sumie wszystkim
w sumie do wszystkich jednostek samorządu w naszym powiecie wpłynie ponad 57 milionów 360 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom finansowym realizowane będą inwestycje drogowe, oświatowe, wodociągowe, kanalizacyjne, a także termomodernizacyjne. Cieszymy się, że uzyskane środki finansowe przyczynią się do realnej poprawy życia mieszkańców powiatu mienieckiego. Przypomnę, że w ramach programu Polski Ład powiat mienieński otrzymał dofinansowanie na 2 złożone wnioski. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na pływalni powiatowej w Mońkach w kwocie 2 850 000 oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością powiatu mienieckiego w kwocie 4 140 000 zł, łącznie 6 999 000. Jeżeli dodamy do tego jeszcze wnioski, które złożyła i otrzymała gmina Jaświły na przebudowę dróg powiatowych, to naprawdę na infrastrukturze powiatowej będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o kwestie zakresów inwestycyjnych. Natomiast w przypadku dróg rozgraniczanie, czy to jest infrastruktura gminna, czy powiatowa, nie ma sensu, bo są to drogi, którymi jeżdżą nasi mieszkańcy. I tak jak powiat zajmuje się scaleniami i wykonuje prace podscaleniowe na drogach gminnych, w tym przypadku naprawdę duży ukłon w kierunku wszystkich wójtów, burmistrzów, ale też poszczególnych rad za to, że wspomagają powiat w ramach poprawy infrastruktury drogowej na terenie naszego terenu czy poszczególnych gmin, bo te drogi służą przede wszystkim mieszkańcom i po nich mieszkańcy się poruszają. Dodatkowe jeszcze informacje. Odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w ramach śniadania przedsiębiorców. Na tym spotkaniu właśnie były omawiane zakresy związane z projektem edukacyjnym. Swoje wystąpienie miał przedstawiciel Urzędu Pracy, pan dyrektor, zastępca dyrektora pan Sebastian Kulikowski oraz dyrektor naszego zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych, ponad 40 przedsiębiorców, którzy wzięli udział w tym spotkaniu. Zostało zapoznanych też z informacją dotyczącą, może nawet informacją, ale chęcią i pomysłem, który wyszedł od nas, powołania Rady Przedsiębiorczości przy Staroście Monieckim. 40 przedsiębiorców uczestniczących w tym śniadaniu bardzo pochlebnie wypowiedziało się na ten temat. 20 zapisało się do Rady. Regulamin został opracowany tutaj w starostwie. 21 grudnia nastąpi powołanie realne Rady Przedsiębiorczości. Jest to organ doradczy i opiniotwórczy. I w wielu przypadkach, tak jak ta kadencja pokazała, czy w przypadku budowy Rial Baltiki, czy w przypadku przebudowy dróg S16, S19, bardzo dobrze, że my potrafimy się zintegrować, zjednoczyć, powstają różnego rodzaju komitety, zbieramy podpisy. Natomiast taki organ, który mógłby reprezentować też zdanie przedsiębiorców, który mógłby być głosem słyszalnym, który mógłby być przeciwwagą na przykład do głosów różnego rodzaju organizacji ekologicznych, jest niezmiernie ważny. Więc taka współpraca i taki zakres jest niezwykle istotny w celu podejmowania sprawnej i dobrej współpracy w wielu strategicznych elementach dotyczących rzeczy, które 21 zostanie taka rada powołana i zacznie funkcjonować przy staroście monieckim. To zależy, kto chciał. Na ciepło były pierożki, panie radny, i frankfurterki. Nie, akurat to, co pan ma na myśli, to tego nie było. Dopiero będzie 21 grudnia. To tego akurat nie było. Jak kiedyś pomyślimy o kolacji, to może coś się pojawi, ale tutaj pierożki, frankfurterki, to na tym zakończmy. Została również, ale myślę, że ta sama formuła, która została zaproponowana przedsiębiorcom, cieszyła się raczej takim dosyć dobrym odbiorem, ze względu na to, że to nie były kolejne spotkania, na których oni przyszli, zostali usadzeni jak w kinie i wysłuchali prezentacji, ale te słowa, które były do nich kierowane, pokazują, bo na przykład 2 dni mieliśmy to podpisanie listu intencyjnego i 3 firmy, które tutaj brały udział w tym śniadaniu, pojechały razem ze mną na Politechnikę, aby bezpośrednio rozmawiać z szefem, prezesem klastra obróbki metalu, tak, a to jest klaster kluczowy, jeden z kluczowych klastrów w Polsce, aby włączyć się do pracy klastrowej, i to są duże firmy z powiatu mienieckiego, więc takie współdziałanie w ramach klastru może pozwolić im jeszcze wejść na jeszcze większą trampolinę rozwoju i oferować swoje produkty w całej Polsce, a może nawet i w Europie, tak? No bo w grupie zawsze jest zdecydowanie lepiej współdziałać w różnych czasach, tak, w których nam przyszło żyć. Podpisana została umowa na usługi, ale to chyba na poprzedniej sesji już też o tym wspominałem, tak, że ponad 3 400 000 zł, o ile dobrze pamiętam, będzie przekierowane tutaj do powiatu mienieckiego. Będą prowadzone różnego rodzaju rzeczy usprawniające pracę. Złożyliśmy wniosek do wojewody podlaskiego o zwiększenie dotacji celowej o kwotę 560 000.
zł na 2021 rok z przeznaczeniem do SPZ w Mońkach na bieżące działanie, jak i zakup sprzętu. SARS-CoV-2. Wniosek został rozpatrzony. Pan wojewoda przeznaczył nam z tych 560 tysięcy 11 500 zł, więc kropla w morzu potrzeb. Wniosek był na pewno nieprzeszacowany. Wniosek był pisany zgodnie z realnym zapotrzebowaniem. Zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wszystko, albo nie na wszystko może dostać pieniądze, ale szkoda, bo widzieliśmy tam realną potrzebę i wniosek był przygotowywany bardzo szybko, ale też bardzo, bardzo realnie. Odbyłem kolejne spotkanie tutaj z kierownikiem PCPR-u, ale też z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego w celu omówienia zasad i zakresów ewentualnej współpracy w ramach opracowania kompleksowego powiatowego planu, nie tylko długoterminowej, nie tylko dziennej, ale też i telemedycyny. Tutaj na pewno przed nami jeszcze spotkanie z wójtami i burmistrzami, aby pokazać, że reorganizacja ośrodków pomocy społecznej jest czymś nieuniknionym i centra usług wspólnych, które mogą czy będą musiały powstać w ramach MOPS-ów, można byłoby już w tym momencie zacząć przygotowywać do zmian, wprowadzając równocześnie szeroki wachlarz medyczny, ale też i społeczny, opieki nad osobami potrzebującymi, osobami, które w tym momencie zaczynają stanowić przeważającą grupę na naszym terenie, czyli grupę seniorów. Dodatkowo brałem udział w seminarium powiatowym Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego. Było to spotkanie zorganizowane przez panią dyrektor naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej, panią Ewę Bartnik i pana dyrektora Krzysztofa Falkowskiego. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Przedstawiało kompleksowe i spójne rozwiązania dotyczące poradnictwa zawodowego, czyli jakby wprowadzenia młodzieży i dzieciaków już na tą ścieżkę świadomego wyboru zawodu i świadomego wyboru swojej przyszłości. Rozstrzygnęliśmy również konkurs na ekopowiat. Gratuluję wszystkim, którzy brali udział w tym konkursie oraz gratuluję pięknych prac, które zostały nadesłane do Starostwa Powiatowego w Mońkach. Kolejna konferencja, w której brałem udział, była to konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia w Białymstoku. Dotyczyła nowego programu, który jest wprowadzany, czyli mapy potrzeb zdrowotnych. Bardzo ciekawa aplikacja, bardzo ciekawy projekt systematyzujący bardzo szeroki zakres wiedzy dotyczący demografii, ale też i potrzeb zdrowotnych naszego województwa, które można też rozbić na poszczególne powiaty, tak aby można było lepiej przygotowywać się do różnego rodzaju działań modernizacyjnych czy też restrukturyzacyjnych na danej jednostki samorządu terytorialnego. Brałem udział w podsumowaniu porozumień terytorialnych naszego województwa. Było to zorganizowane przez Urząd Marszałkowski. Wszystkie cztery porozumienia terytorialne mogły zaprezentować swój dobek. Przypomnę Państwu, że bierzemy udział, jesteśmy członkiem Augustowsko-Biebrzyńskiego Parku Turystycznego. To też już zaczyna fajnie się wszystko formalizować i poszukujemy źródeł finansowania dotyczących naszej strategii. Brałem udział również w posiedzeniu Związku Powiatu Województwa Podlaskiego. Tutaj na dzisiejszej sesji będziecie Państwo opiniować tą zmianę statusu, tak żeby już potem nie wychodzić i nie tłumaczyć, to też może w tym miejscu wspomnę tylko o tym, że Związek Powiatu Województwa Podlaskiego, zmieniając swój statut, będzie mógł ubiegać się o dodatkowe środki, czy też składać dodatkowe wnioski w ramach Polskiego Ładu. Do tej pory statut nie przewidywał przez Związek Powiatu Województwa Podlaskiego takiej możliwości. Natomiast szykując się do nowego naboru, który ma być ogłoszony na przełomie grudnia i stycznia, dlaczegoż by nie spróbować jeszcze dodatkowo złożyć kolejnego wniosku w ramach już partnerstwa z pozostałymi powiatami naszego województwa, więc będę bardzo wdzięczny za pozytywne przychylenie się do tego punktu. I tak już, żeby potem już na ten temat nie opowiadać, bo obiecałem pani sekretarz, że na ten temat powiem, bo brałem w tym udział. Brałem również udział w otwarciu drogi wojewódzkiej w Goniądzu. Bardzo dziękuję zarządowi województwa podlaskiego za to, że nasze wnioski i prośby zostały wysłuchane. Z różnych stron były one składane. Prawie 4 km drogi zostało przebudowanych. Padła bardzo ważna i ciesząca deklaracja z ust pana marszałka Olbrysia, który stwierdził, że do końca kadencji obecnego zarządu droga aż tam do ósemki augustowskiej zostanie wyremontowana, więc nie zostaje nam nic innego jak się cieszyć i trzymać za słowo, że ta droga zostanie w końcu dopięta i będzie można ten szlak turystyczny oddać bezpiecznie do użytkowania i mieszkańcom, i turystom, którzy odwiedzają te tereny.
przypominałem i tutaj jest jasna deklaracja, że dopóki 19 nie zostanie określona, jej korytarz nie zostanie określony, to raczej zbyt duże środki na tą drogę knyszyńską na chwilę obecną nie pójdą, bo cały czas przecież jest jakby mierzony ten wariant i 16, i 19, a że na chwilę obecną te inwestycje drogowe są inwestycjami dosyć drogimi, to tam właśnie była jasna jej deklaracja, że dopóki nie ma określonego przebiegu, i 16, znaczy 19 już jest określone, tak? Ale która ma biec albo przez Mońki, goniąc Knyszyn, Grajewo tam w stronę Gut, bo ten wariant alternatywny, który został w tym momencie zaprojektowany, zaproponowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, wskazuje Knyszyn, Jasionówka, Korycin i tam Naraczki, także dalsza. Inny wariant, tak, jakby połączenia tych dróg. Natomiast będziemy dalej monitorować, zostawić w taki sposób, nawet jakiś remont nawierzchni, jakieś zrobienie chodników, na pewno poprawiłoby tam bezpieczeństwo, bo droga jest w stanie fatalnym, a odcinek jest dużo krótszy niż z Goniądza na przykład tam do Ósemki, ale jedna i druga droga są naprawdę bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o kwestie ruchu, tym bardziej, że widzimy, co się w Knyszynie dzieje w okresie wakacyjnym i skrzyżowanie z 65, to jest przejazd przez mękę. Bardzo dziękuję wszystkim radnym i wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości. Wydaje mi się, że to była bardzo uroczysta, ale też i podniosłe wydarzenie. Cieszę się, że mogliśmy spotkać się w centrum miasta. Cieszę się, że mogliśmy wziąć udział w tak pięknej mszy. Tutaj szczególnie chciałbym podziękować chórowi parafialnemu z naszego kościoła, który uświetnił te obchody i wykonanie pieśni patriotycznych w ich wykonaniu jest niesamowite. Także naprawdę tutaj na pewno pan Roman się przysłuchuje. Ja już agentowi, organistemu dziękowałem, ale naprawdę proszę przekazać te podziękowania jeszcze raz. Wspólnie z burmistrzami i wójtami naszego gminy, naszego powiatu oraz panem wojewodą Bogdanem Pachrzyszkowskim otworzyliśmy wystawę Wiele dróg, jeden cel, która przez chwilę tutaj w centrum miasta mogła być oglądana przez mieszkańców naszego powiatu. Bardzo ciekawa, bardzo fajna inicjatywa. Kolejna rzecz. Brałem udział również w obradach grupy sterującej Bon na szkolenie, gdzie przewidujemy kolejne ogłoszenie kolejnego naboru bonów. Ono jest planowane na 17 grudnia. Od godziny 8 mieszkańcy naszego powiatu również będą mogli ubiegać się o kolejne bony edukacyjne. Oraz w wczorajszym dniu razem z księdzem dyrektorem Jerzym Sęczkiem, szefem Caritasu, wręczyliśmy nagrody w konkursie zorganizowanym w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Bardzo ciekawa inicjatywa, która jest wpisana w zakres umowy. Na świadczenie tej nieodpłatnej pomocy wpłynęło 9 esei od uczennic naszych szkół i z Goniądza, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz naszego liceum dotyczącego praw człowieka. Dziewczyny, bo akurat same dziewczyny były, więc mogły się wykazać i naprawdę bardzo, bardzo ciekawe prace zostały napisane. I to tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu staroście za przedstawienie prac zarządu powiatu. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Państwo radni przy monitorach. Pani Ewo? Nie. Pani Basiu? Nie, nie mam pytań. Panie Romanie? Nie mam pytań. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do realizacji punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Panie Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Goście, mieszkańcy powiatu monickiego. Komisja Budżetu i Finansów w dniu dzisiejszym na spotkaniu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały o zmianach w budżecie powiatu przy obecności trzech radnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Panie Ewo?
Pani Barbaro? Nie, nie mam pytań. Panie Romanie? Nie mam pytań. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Pan Borowski Jan? Tak. Pan Buńkowski Błażej? Tak. Pan Czarniecki Stanisław? Pan Dębowski Zbigniew? Tak. Jaworowski Dariusz? Za. Pani Kalinowska Jolanta? Pan Kamiński Daniel? Pani Kitas Joanna? Pan Klepadło Roman? Pani Kulikowska Joanna? Pan Matyszewski Andrzej? Pani Pac Barbara? Pani Piekutowska Ewa? Pan Radomski Mirosław? Pan Supiński Rafał? Pani Wysocka Irena? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, głosów za 14, uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały nr 22 łamane przez 158 łamane przez 20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu mońskiego na lata 2021-2033. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Panie Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Goście, mieszkańcy powiatu monickiego. Komisja Budżetu i Finansów w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu monickiego na lata 2021-2033. Komisja głosowała jednogłośnie przy obecności trzech radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Panie Ewo. Pani Ewo? Nie, nie mam pytań. Pani Barbaro? Nie mam pytań. Panie Romanie? Nie mam pytań. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Pan Borowski Jan? Tak. Pan Buńkowski Błażej? Tak. Pan Czarniecki Stanisław? Pan Dębowski Zbigniew? Tak. Jaworowski Dariusz? Za. Pani Knowska Jolanta? Tak. Pan Kamiński Daniel? Pani Kitas Joanna? Za. Pan Klepadło Roman? Za. Pani Kulikowska Joanna? Za. Pan Matyszewski Andrzej? Za. Pani Pat Barbara? Za. Pani Piekutowska Ewa? Za. Pan Popowski Jarosław? Pan Radomski Mirosław? Za. Pan Supiński Rafał? Pani Wysocka Irena? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, głosów za 14. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie monieckim na lata 2021-2025. Bardzo proszę o opinię Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni, Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego obradowała w dzisiejszym w składzie czteroosobowym. Uczestniczyłem również w tej komisji w sposób stacjonarny, czyli byłem na miejscu. Dzisiaj się nabiegałem troszeczkę, żeby uruchomić laptop. I jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy przedłożony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jest pani kierownik, ewentualnie, jeżeli będą pytania, udzieli państwu informacji. Jeżeli nie ma pytań, panie Ewo? Nie, nie mam, byłam na komisji. Pani Barbaro? Nie mam pytań, dziękuję. Dziękuję bardzo, przechodzimy do głosowania. Pan Borowski Jan? Pan Buńkowski Błażej? Tak. Pan Czarniecki Stanisław nieobecny. Pan Dębowski Zbigniew? Tak. Jaworowski Dariusz za. Pani Kalinowska Jolanta? Tak.
Pan Kamiński Daniel. Pani Kitas Joanna. Pan Klepadło Roman. Pani Kulikowska Joanna. Pani Asiu. Pan Matyszewski Andrzej. Pani Pat Barbara. Pani Pikutowska Ewa. Pan Kopowski osób nieobecny. Pan Radomski Mirosław. Pan Stupiński Rafał. Pani Wysocka Irena. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, głosów za 14. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinach w powiecie monieckim w latach 2021-2025. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni, szanowni goście, Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego również ten punkt dzisiaj wysłuchała, omawiała na swoim posiedzeniu. Obradowaliśmy w czteroosobowym składzie. Program przedstawiała nam pani kierownik, pani Wydziałko. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Pani Ewo? Nie. Pani Barbaro? Nie mam pytań. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Pan Borowski Jan? Pan Buńkowski Błażej? Pan Nebowski Zbigniew? Jaworowski Dariusz za. Pani Kalinowska Jolanta? Pan Kamiński Daniel? Pani Kitas Joanna? Pan Klepadło Roman? Za. Pani Kulikowska Joanna? Pan Matyszewski Andrzej? Pani Pac Barbara? Za. Pani Piekutowska Ewa? Za. Pan Radomski Mirosław? Pani Wysocka Irena? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, głosów za 14, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty monickiego. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Tak, bardzo proszę, oczywiście. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, mieszkańcy powiatu, poprosiłam o takie krótkie słowo wstępu, ponieważ Państwo Radni otrzymaliście na swoich stołach nową treść projektu uchwały, to znaczy treść jest ta sama, tylko same składniki wynagrodzenia zostały tutaj zmienione. Zaraz poproszę Państwa, którzy jesteście u siebie przed monitorami komputerów, żebyście nanieśli zmiany. Opowiem Państwu, co się zadziało. Może pierwsza rzecz formalna, na pewno, bo było o tym głośno w mediach, i nadal chyba jest głośno, że zostały po kilku latach zmienione wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, starostów, marszałków, tak? Czyli tutaj dla samorządów. Parę lat temu wynagrodzenia zostały obniżone w stosunku do tych, które na tamten moment obowiązywały. Teraz nastąpiła podwyżka tych maksymalnych kwot wynagrodzenia, które mogą być przyznawane wójtom, burmistrzom, starostom, marszałkom województw, ale też został wprowadzony limit minimalny. Tak, kiedyś tego nie było. Teraz ustawa mówi o tym, że minimalne wynagrodzenie, jakie na tych ma być wypłacane, stanowi 80% maksymalnych stawek wynagrodzeń. Zatem poszły akty wykonawcze, czyli weszły tabele z tymi maksymalnymi składnikami wynagrodzeń. Zarząd powiatu
przygotował projekt uchwały, ten, który Państwo otrzymaliście w materiałach wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. Zarząd Powiatu przygotował uchwałę na te wielkości minimalne. Na dzisiejszej Komisji Budżetu i Finansów, która opiniowała ten projekt uchwały, komisja nie zaopiniowała tego projektu, a przedstawiła swój zmieniony projekt uchwały. Oczywiście w samej treści formalnej on jest identyczny z tym, który był przygotowany przez zarząd, bo jest to dokument, który został uzgodniony przez radców. Natomiast komisja podjęła inicjatywę zaproponowania Państwu do podjęcia uchwały w nieco zwiększonych wysokościach. Nie są to wielkości maksymalne, to co Państwo otrzymaliście na swoich stanowiskach pracy na ten moment. Są to powiedzmy takie pośrodku, tak, wielkości. O tym Pan Przewodniczący Komisji zaraz o tym wszystkim powie. Ja tylko może poproszę Państwa przed monitorami komputerów, żebyście nanieśli sobie Państwo zmiany w treści uchwały, żeby było wiadomo, o czym Pan Przewodniczący będzie za chwilkę mówił i o czym będziecie Państwo procedować w głosowaniu. Bardzo proszę o wpisanie w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy, zasadnicze składniki wynagrodzenia. Punkt pierwszy, zasadnicze w wysokości 9220 zł. Punkt drugi, dodatek funkcyjny, kwota 2830 zł. I w pozostałej treści projekt uchwały pozostaje bez zmian. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego jest składnikiem obligatoryjnym, więc jego wysokość tylko ma odniesienie do tych dwóch pierwszych składników wynagrodzenia, ale o nim już tutaj nie decydujecie Państwo, on wynika z przepisów ustawy i rozporządzenia. To ode mnie tyle. Gdyby były jakieś pytania, to bardzo proszę. I myślę, że Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dopowie resztę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Panią Andrzeju. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Komisja Budżetu i Finansów spotkała się dzisiaj również na posiedzeniu w sprawie zapoznania się o ustaleniu wynagrodzenia starosty Monickiego. Jak już Pani Skarbnik wcześniej mówiła, w podanych materiałach było to, no myślę, że przed obradami, to co jest minimalne, to co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. I biorąc pod uwagę te przepisy, które weszły w życie od 1 sierpnia bieżącego roku, Komisja Budżetu i Finansów zaproponowała zmianę wynagrodzenia, o którym tutaj pani sekretarz wspominała. Może kilka słów co do takiej propozycji, która wypłynęła z komisji. Wydaje mi się, że wynagrodzenie minimalne to jest to, co na to nie mamy wpływu, jest to minimum. Być może ono jest duże w porównaniu z wynagrodzeniem dotychczasowym, ale to nie zależy ani od nas, ani od tego. To są przepisy, które przyszły odgórnie, przepisy, które zostały ustalone przez Sejm, podpisane przez prezydenta. I uważam, że pan starosta w okresie minionym wykazał się dużą aktywnością pracy nie tylko tutaj na budynku i na terenie powiatu, ale również też w wyjazdach, na spotkaniach, na posiedzeniach zarządów powiatów, Związku Powiatów, przepraszam, wyjazdy. I myślę, że jest to jakieś minimalne wynagrodzenie, które należało się, robi sporo rzeczy. Przyszło mu pracować w kadencji bardzo niełatwej, bo rozpoczynając kadencję
problemy. Mieliśmy, jak Państwo wiecie, tutaj na sali i też w powiecie różne były rzeczy. Szpital zamykają, wszystko padnie, zadłużenia i tak dalej. Wydaje mi się, że na pewno do luksusu jeszcze brakuje, ale wszystkie te sprawy zostały w miarę zażegnane. Zadłużenie szpitala nie rośnie, funkcjonuje to. Dodatkowo nie sprzyja temu też okres pandemii, gdzie są dodatkowe kłopoty i dodatkowe trudności. Realizuje starosta budżet, jest realizowany prawidłowo. Zadania uchwalone na sesjach, czy przyjęte w programie są realizowane, pozyskiwane się środki finansowe, co widać i jest to odzwierciedlenie i w budżecie bieżącym, i na następny rok, i w funkcjonowaniu powiatu. Oprócz tutaj sprawy bardzo pilnej, zaognionej szpitala, również też zaowocowała dobra współpraca z gminami w powiecie. Pamiętamy, jak na początku kadencji był tutaj szum, w gminie Trzcianne. Wszystkim wyszło na dobre, bo i gmina Trzcianne jest zadowolona, i powiat też uzyskał, bo te środki finansowe zostały pozyskiwane więcej niż trzeba. Kolejna sprawa to jest sprawa basenu, który jest kulą u nogi od samego powstania. Też są podjęte starania, żeby te środki zmniejszyć, skorzystać z fotowoltaiki i inne rzeczy, które z tego. To są takie w skrócie niektóre rzeczy, na które po prostu zwróciliśmy uwagę i uważamy, że podniesienie tego wynagrodzenia o te 10% jest to, powiedzmy, te minimum, które należałoby usatysfakcjonować tą pracę, wkład i zachęcić do dalszej współpracy, bo zostało tu jeszcze sporo czasu, a środki finansowe, tak jak tutaj w sprawozdaniach pan starosta przedstawia, są duże i dużo jest do zrealizowania i dużo do wykonania. Dlatego też komisja obradowała w składzie trzyosobowym. Jednogłośnie przyjęto projekt ustalenia wynagrodzenia starosty Monickiego w kwocie zasadnicze wynagrodzenie w wysokości 9220, dodatek funkcyjny w kwocie 2830, dodatek za wieloletnią pracę, jest to zgodnie z wyprawami latami, więc my na to wpływu nie mamy. Jest dodatek specjalny w wysokości 30%, który łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowego funkcyjnego, które też komisja w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia. I bardzo proszę, głosowanie było jednogłośne. Bardzo wnoszę o to, żeby szanowna Rada te propozycje uszanowała. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę pani sekretarz. Chwileczkę, dobra, po kolei. Żeby formalności stało się zadość, to chcę powiedzieć, że ponieważ inicjatywa tutaj tej zmiany była po stronie komisji, zarząd powiatu ustosunkował się do tego pozytywnie, opinia jest pozytywna. Są zabezpieczone, więc zarząd też nie widzi przeszkód, żeby to wynagrodzenie było ustalone w takiej wysokości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani Ireno, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Rzeczywiście wstępny projekt uchwały mówił o tym, że wynagrodzenie pana starosty będzie na najniższym poziomie. Daleka byłam od tego, żeby to pozostało zatwierdzone, ale w zarządzie jest pan starosta, pani starosta, trzech członków zarządu i postanowiliśmy to poddać pod dyskusję przede wszystkim Komisji Budżetu i Finansów, jak też
całej Radzie pod głosowanie, jakie mają być uchwalone stawki wynagrodzenia dla pana starosty. I tak się stało, że nie ustaliliśmy na Komisji Budżetu i Finansów stawki najwyższej, tylko pośrednią, bo widełka są od 80 do 100%, a więc ustaliliśmy na 90% i bardzo dobrze, dlatego widząc pana starosty zaangażowanie, pracę i starania o to, żeby budżet oraz wszystkie inwestycje, które były zaplanowane, w miarę one są, może nie w 100%, ale są w większości wykonane. I potwierdzam, że należy mu się takie wynagrodzenie. Do tej sprawy już chyba nie będziemy wracać, bo myślę, że 80% najniższe to takie upokorzenie dla pana starosty byłoby i niedocenienie z naszej strony jako członków zarządu, członków rady, bo najniższe to takie najniższe. A więc wnioskuję też o poparcie. Do wszystkich radnych proszę o zrozumienie. To nie od nas zależy, że są te stawki takie, a nie inne. To przyszło z rozporządzenia z 21 października tego roku. I jeszcze raz powtarzam, zaangażowanie i praca pana starosty zasługuje na to, żebyśmy dali mu na tym etapie 90% na tej wysokości. I bardzo proszę o rozsądne przemyślenie sprawy i zagłosowanie za tym. Jaką propozycję dał pan Andrzej Matyszewski jako przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Finansów? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Zbyszku. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mamy przed sobą projekty uchwał. Projekt pierwszy, rozumiem, że on był, że to jest projekt, mówię ten, który dostaliśmy wcześniej, podpisany przez pana przewodniczącego. Rozumiem, że to jest projekt zarządu. Dziwi mnie trochę postawa pani radnej Wysockiej, zarazem jest członkiem zarządu. Co spowodowało w międzyczasie zmianę, że akurat na komisji dzisiaj nastąpiła ta podwyżka. Ja nie chcę tutaj w swoim wystąpieniu oceniać pana starosty, ani dyskutować o wysokości wynagrodzenia. Natomiast tylko chcę powiedzieć, że mamy regulamin i w mojej ocenie jako radny, powiem wprost nawet, użyję dosadnego języka, czuję się zrobiony troszeczkę, za przeproszeniem, w jajo. Bo nic nie stało na przeszkodzie, jak zarząd uważał, przygotowując pierwszą uchwałę. Rozumiem, dla pana starosty, jak dotyczy sprawa jego osobiście, bo to jest krępujące. Ale jest jeszcze 4 członków zarządu. W tamtym czasie można było zrobić, do radnych wysłać to, co dostaliśmy dzisiaj. Ja osobiście się czuję jako radny z wieloletnim stażem niepoważnie potraktowany. Mieliśmy już wiele kadencji, za sobą mam. Kilka razy ustalaliśmy pobory dla starostów, bo zawsze to w kompetencji rady był. No z taką sytuacją chyba po raz, pani Basiu, chyba po raz pierwszy się spotykamy. Także w mojej ocenie się czuję źle. Z tego względu, że mówię, te wasze wystąpienia pana przewodniczącego komisji, ja nie neguję zasług pana starosty, ale to tak z boku troszeczkę patrząc, to takie, jest dobry pan przewodniczący, pani Wysocka jest jeszcze lepsza, panie starosto, proszę docenić. Proszę pamiętać, kto tutaj zabiegał o pana wynagrodzenie. Tak to odbieram. Proszę państwa, nie oceniam starosty,
Natomiast się wstrzymam od głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Rada, bardzo proszę. Może ja, panie radny Dębowski, odniosę się do tej sprawy, jaką mnie pan zarzuca. A więc ja nie zabiegam o to, żeby mnie pan starosta dziękował za to. Ja doceniam jego zasługi i jego pracę. I zarząd w takiej sytuacji dał wszystkim możliwość wypowiedzenia się i zagłosowania. Ustalmy wszyscy, nie zarząd, nie zarząd. Ja tylko widzę pana starosty zaangażowanie, pracę i to, co on zrobił. Jego dorobek. I ja, mnie pan starosta nie musi dziękować. Nie dziękował i nie musi dziękować. Ale ja, daliśmy zarząd, gdzie jest 4 te osoby, nie licząc pana starosty, jest nas 17, nie licząc pana starosty, 16. Każdy dzisiaj przy projekcie tej uchwały ma prawo wypowiedzieć się i tak jak mu sumienie dyktuje, zagłosować. Czy ja podeszłam do pana, czy do kogoś innego i powiedziałam, musisz głosować za tą stawką, a nie inną? Każdy ma swój rozum i każdy ma swoją wolną wolę, żeby postąpił tak, jak uważa. I nie zarzuca pan o jakąś tam stronniczość w stosunku do starosty. Bo przedyskutowaliśmy, wiedzieliśmy od początku, zarząd wiedział, że są zagwarantowane w budżecie powiatu środki nawet na 100%. Bo są w tej chwili zagwarantowane nawet na 100%, panie radny. Ale pozostawmy decyzję dla wszystkich członków rady. I proszę nie zarzucać dla mnie stronniczości co do pana starosty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pani Ewo? Nie. Pani Barbaro? Panie Romanie? Dziękuję, nie mam pytań. Jeszcze raz pani Basiu? Proszę państwa, przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty Młonickiego. Ja tylko państwu w skrócie przeczytam paragraf pierwszy. Ustala się staroście Młonickiemu panu Błażejowi Buńkowskiemu wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokości. Zasadnicze w wysokości 9220 zł. Punkt drugi. Dodatek funkcyjny w kwocie 2830 zł. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i punkt czwarty dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechodzimy do głosowania. Pan Borowski Jan. Pan Buńkowski Błażej. Pan Czarniecki Stanisław. Pan Dębowski Zbigniew. Jaworowski Dariusz za. Pani Kalinowska Jolanta. Pan Kamiński Daniel. Pani Kitlas Joanna. Pan Klepadło Roman. Pani Kulikowska Joanna. Pan Matyszewski Andrzej. Pani Pac Barbara. Pani Pikutowska Ew. Pani Basiu, jeszcze raz można? Dziękuję. Pani Pikutowska Ewa. Pan Popowski Jarosław. Pan Radomski Mirosław. Pan Supiński Rafał nieobecny. Pani Wysocka Irena. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, głosów za 12. Głosów przeciw nie było, wstrzymujących 2. Uchwała została podjęta.
Pani starosto, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo Radni. Ja bardzo chciałbym podziękować mimo tego, że Pani przed chwilą Irena powiedziała, że nie muszę dziękować, ale ja rozumiem tą intencję właśnie, że tutaj nie było jakby kwestii podlizywania się i chciałbym podziękować za kwestię związaną z i wynikającą z tego, że przez ostatnie 3 lata tutaj w Starostwie Powiatowym w Mońkach pełniąc funkcję starosty wspólnie Asiu Kitla z wicestarostą. My naprawdę staramy się pracować na 200%. To nie jest 80%, to nie jest 90%. Tak, to jest 200% intensywnej pracy, diagnozowania problemów, próby rozwiązania tych problemów. Myślę, że Państwo dostrzegacie te efekty, które się w tym momencie gdzieś dzieją, które za chwilę się będą działy. Pracujemy nad jakąś strategią, ale pracujemy w taki sposób, że jak nas nie wpuszczają drzwiami, to wskakujemy oknem. Jak nas wrzucą przez okno, to wchodzimy kominem. I te efekty pracy są widoczne. To jest niesamowicie i piekielnie trudna kadencja. I cieszę się i dziękuję za to, że te dodatkowe 10%, bo te 80% podwyżki, które zostało zaproponowane, czy też zostało przyjęte przez polski parlament, przez polski rząd, było właśnie tym minimum. I właśnie od tego minimum wychodziliśmy, tak? Widząc, że, no nie wiem, to temat zawsze jest kontrowersyjny, zawsze wzbudzający emocje, tym bardziej, że tam przeskok też jest znaczący. Ale docenienie tych 10%, podwyższenie tych 10% pozwoli mi na spokojne podwyższenie również wynagrodzenia wicestarości, która też na to jak najbardziej zasługuje, tak żebyśmy tymi widełkami mogli razem operować, bo na to zapracowała, tak jak cały zarząd, tak jak Wysoka Rada. Dziękuję za te głosy poparcia, dziękuję za te głosy wstrzymujące się, które nie są głosami przeciw, co też daje nam poczucie dobrze wykonywanej pracy i dostrzegania tego, że działamy wspólnie dla powiatu. Te środki, które są pozyskiwane właśnie tak, jak zostało zauważone wcześniej, w jednym prostym celu. Ograniczenia wydatków bieżących w naszym budżecie. Zatrzymanie tych pieniędzy na to, żeby można byłoby je zainwestować w każdej gminie, w każdym powiecie. I tutaj zakresy inwestycyjne praktycznie w każdej gminie się odbywają. Jeżeli chodzi o kwestię reprezentowania powiatu, nieważne, czy jestem zapraszany przez radnego z koalicji, czy radnego z opozycji, ja tam jadę, rozmawiam z ludźmi, wspieram, bo takie jest zadanie i taka jest rola. I dziękuję i cieszę się, że ta nasza praca, którą wykonujemy, została dostrzeżona i doceniona tą propozycją, która wyszła dzisiaj od samych radnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do realizacji punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za lata obrotowe 2021 i 2022. Bardzo proszę o opinię Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Pani Barbaro? Nie pani sekretarz, pani Barbaro. Pan. Oj, pani Basiu. Jeszcze chwileczkę. Pani Barbaro? Ma pani pytania? Dziękuję bardzo, panie Ewo. Nie. Dziękuję. I pan przewodniczący, oczywiście rozumiem, że też nie ma pytań. No nie mam pytań, bo pytania były na komisji. Wybraliśmy firmę najtańszą. Tak. Dobrze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy. Myślę, że tak.
przechodzimy. Nie, to będzie jako ten, jako komisja wybrała, będzie jako informacja. Jako informacja z wyboru. Przechodzimy do głosowania. Pan Borowski Jan. Pan Buńkowski Błażej. Pan Czarniecki Stanisław. Pan Dębowski Zbigniew. Jaworowski Dariusz za. Pani Kalinowska Jolanta. Pan Kamiński Daniel. Pani Kitas Joanna. Pan Klepadło Roman. Pani Kulikowska Joanna. Pan Matyszewski Andrzej. Pani Pac Barbara. Pani Piekutowska Ewa. Pan Radomski Mirosław. Pani Wysocka Irena. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, oddano w głosu 14 za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Komisja nie zebrała się, więc procedujemy bez opinii komisji. Czy są pytania w tej kwestii? Pani sekretarz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, uchwała w swojej treści jest bliźniacza do tej z poprzedniego roku. Tam dwa lata temu mieliśmy chyba takie zawirowania, gdzie to rzeczywiście wyprostowaliśmy treść tej uchwały dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pamiętacie Państwo, kiedyś nie wpisywaliśmy kwot, zostawialiśmy do ustalenia w budżecie, teraz to wszystko robimy. Także nie ma zmian, jeśli chodzi o treść samej uchwały i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kwota, którą zarząd powiatu proponuje do przeznaczenia na zlecenie zadań w drodze wyłonienia z konkursu najlepszych inicjatyw i podpisania umowy dotacji, to kwota 25 tysięcy złotych. W ubiegłym roku chyba była taka sama. Taka sama kwota jest zabezpieczona w projekcie budżetu, o którym będziecie Państwo decydować prawdopodobnie w grudniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Romanie, czy ma Pan pytania? Nie mam. Pani Barbaro? Nie mam pytań, dziękuję. Pani Ewo? Przechodzimy do głosowania. Pan Borowski Jan. Pan Buńkowski Błażej. Pan Dębowski Zbigniew. Jaworowski Dariusz za. Pani Kalinowska Jolanta. Pan Kamiński Daniel. Pani Kitas Joanna. Pan Klepadło Roman. Pani Kulikowska Joanna. Pan Matyszewski Andrzej. Pani Pac Barbara. Pani Piekutowska Ewa. Pan Radomski Mirosław. Pani Wysocka Irena. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, głosów za 14. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 13. Rozpatrzenie wniosku przewodniczącego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego i zajęcie stanowiska w sprawie uchwały Zgromadzenia zmieniającej statut Związku. Również komisja nie zebrała się, jest brak opinii. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Panie Romanie? Nie mam pytań. Pani Ewo? Nie. Pani Barbaro? Nie. Pani sekretarz, bardzo proszę. Nie, w KRS-ie tak.
Tak, zgadza się. Tak, pan... Tak naprawdę, no to, co może być tu niezgodne, to jest rozszerzenie zakresu zadań, prawda? To, co może Rada Powiatu, jest to zapisane w ustawie o samorządzie powiatowym, to wniesienie ewentualnie sprzeciwu do tego, co proponuje Zgromadzenie Związku, tak? Więc tutaj zapoznajemy się z tym, co zostało w statucie zmienione i 30 dni mamy na ewentualne wniesienie sprzeciwu, jeżeli z czymś się nie zgadzamy. Natomiast wydaje się, że to zmiany są jak najbardziej wszystkie pozytywne, więc czemuż tu byłoby się sprzeciwiać? Takie jest nasze odczucie, więc to, że państwo się zapoznajecie, takiego sprzeciwu nie wniesiecie, jest jednoznaczne za poparciem tych zmian. Po upływie 30 dni od momentu, kiedy ta uchwała dotarła do wszystkich powiatów członków związku, zmiany będą miały już moc prawną, tak? Bo to jest ten czas na podważenie ewentualne tych zmian statutowych. To chyba tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Romanie, ma pan pytanie? Pani Barbaro? Nie mam pytań. Pani Ewo? Nie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania i będziemy głosować, kto jest za niewniesieniem sprzeciwu w stosunku do uchwały 28/92/2021 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Pan Borowski Jan, pan Bunkowski Błażej, pan Dębowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz za, pani Kalinowska Jolanta, pan Kamiński Daniel, pani Kitlas Joanna, pan Klepadło Roman, pani Kulikowska Joanna, pan Mateszewski Andrzej, pani Pac Barbara, pani Piekutowska Ewa, pan Radomski Mirosław, pani Wysocka Irena. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, głosów za 14. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 14, wystąpienia zaproszonych gości. Tutaj nie mamy, więc... Przechodzimy do realizacji punktu 15, sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych. Proszę państwa, dzisiaj po konsultacji z radnymi chcielibyśmy na przyszłej sesji podjąć uchwałę, oczywiście jeżeli będzie wola radnych, przekazania środków, tak naprawdę w wysokości, nie wiemy, to jakby jest temat do dyskusji, jeżeli powróci pani skarbnik, żebyśmy wiedzieli, czy posiadamy wolne środki. W związku z sytuacją na wschodniej granicy chcielibyśmy jakieś środki przeznaczyć jako samorząd powiatu monieckiego na wsparcie Straży Granicznej. I tutaj bardzo bym właśnie chciał, żebyście państwo wyrazili swoją wolę bądź nie i uchwała będzie przygotowana i przegłosowana na sesji grudniowej. Czy ktoś z państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Znaczy podać informacyjnie, czy jakby byśmy, jak czy państwo. Pan Borowski Jan, pan Buńkowski Błażej, pan Dębowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz za, pani Kalinowska Jolanta, pan Kamiński Daniel, pani Kitlas Joanna, pan Klepadło Roman, pani Kulikowska Joanna, pan Matyszewski Andrzej, pani Pac Barbara, pani Pikutowska Ewa, pan Radomski Mirosław, pani Wysocka Irena. Dziękuję państwu, bo myślę, sytuację państwo znacie doskonale. Myślę, że praca i oddanie nie tylko Straży Granicznej, ale wszystkich służb mundurowych w ochronę granicy nie tylko polskiej, ale Unii Europejskiej jest rzeczywiście bardzo duża, z narażeniem swojego zdrowia i życia funkcjonariusze bronią takich jakby sytuacji, które jakby wiadomo, że to są sytuacje trudne, aczkolwiek myślę, że takie wsparcie i pomoc
osobom, które tak naprawdę odpowiadają również i za nasze bezpieczeństwo. Będzie miło i bardzo dobrze, myślę, że tak przyjęte przez Państwa przede wszystkim. Proszę Państwa, jesteśmy właśnie tak w punkcie 15. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli można, to chciałem. Bardzo proszę, Panie Romanie. Roman Klapadł. A mianowicie sprawa dotyczy naszego szpitala. Właśnie nie jestem zorientowany, czy w sesji uczestniczy również ktoś, przedstawiciel szpitala, dyrektor, czy ktoś inny, czy nikogo nie ma? Nie, nie ma. Także nie wiem, do kogo pytać. Może Pan starosta coś więcej wie. Chodzi mi o to, że w ostatnim czasie, już to kiedyś wspominałem, pewną ostatnią sesję, w dalszym ciągu, z tego co wiem, do poniedziałku, czyli do wczoraj, to tak samo wygląda, że po prostu nie ma lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wiem o tym nie od ludzi, tylko sam na własnej skórze się przekonuję, bo nie dalej jak wczoraj właśnie chciałem zapisać swoją małżonkę do lekarza samego rana i oczywiście nie było to możliwe, nie? Ja pytałem, czy przynajmniej jakiegoś pół lekarza będzie, tak specjalnie spytałem, rzeczywiście nawet pół lekarza nie było. No i nie mogła skorzystać nie tylko ona, ale również inne jej koleżanki, bo akurat to takie grupowe zachorowanie było. I po prostu nie ma tej opieki. To jest tak, raz, że na dzień dzisiejszy to jest ciężko, ale też to też jakby wiąże się z takimi konsekwencjami, jak słyszę, że wielu, jeżeli nie można się dostać, po prostu zapisuje się gdzieś indziej do lekarzy, szuka lekarza rodzinnego. To tak na bieżąco trwa. Także chciałbym usłyszeć coś tam dobrego w tym kierunku się dzieje, no bo to jest na pewno niepokojące. A już korzystając z głosu, chciałem też podziękować i pochwalić, akurat bo korzystam w ostatnim czasie, rzadko to się zdarza na szczęście, ale korzystam z oddziału rehabilitacji i naprawdę tam tych pracowników wyglądając, to tak się uwijają, że tylko naprawdę słowa pochwały i uznania. Ktoś może powie, że to śmieszne, że korzystając z tego miejsca, ale właśnie jak ktoś tam kto się śmieje, my jesteśmy ogólnie przyzwyczajeni, jakby Polacy, narzekać, ganić, a przecież to jest takie miłe, jak kogoś się pochwali. Także chciałem pochwalić pracowników rehabilitacji, bo z tego korzystam. A bardzo proszę, ktoś by potrafił odpowiedzieć, jak sytuacja wygląda w POZ-cie, to byłbym wdzięczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie starosto, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie radny, tutaj myślę, że bardziej władny i kompetentny w wypowiadaniu się byłby pan dyrektor, który został zobligowany do zarządzania tą placówką. Natomiast my razem jakby stoimy przed wieloma obliczami i dzielimy się tymi problemami. Faktycznie problem z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej jest bardzo duży. Co więcej, pojawiają się problemy z lekarzami interny. Wynika to z bardzo dużego nałożenia się obowiązków pracy, ale też sytuacji covidowej, gdzie lekarze POZ-u i lekarze interny szukają oddziałów covidowych, w których to pójdą i będą pracować za 100% dodatek. Proste. Została zasada w tym momencie w porównaniu do poprzedniej fali, w której to oddziały na przykład, czy osoby zaangażowane w leczenie COVID-u, czy nawet nie wchodząc na oddział COVID-owy, dostawały dodatek 100%. W tym momencie, żeby dostać dodatek 100%, trzeba fizycznie pracować i być na oddziale COVID-owym. Więc każdy, kto nie jest związany z umową o pracę, a lekarze POZ-u tak mają i w większości lekarze interny, o to kiedyś były wielkie starania i wielkie zabiegania, żeby wszyscy przechodzili na swoje własne kontrakty, szukają tej możliwości, żeby sobie w tym momencie, tak po ludzku powiem, dorobić. Bo jeżeli on ma siedzieć w gabinecie POZ-u, jeżeli ma dostać jakąś stawkę większą lub też mniejszą, a może pójść na dyżur na oddział covidowy albo zostanie zgłoszony przez wojewodę, no to on dostaje dwa razy więcej. Ale musi na tym oddziale być. Naprawdę dokładamy wszelkich starań, żeby tą sytuację rozwiązać. Tylko w obecnej sytuacji na rynku pracy, na rynku medycznym tych lekarzy nie ma. A jeżeli są, to chcą przychodzić za olbrzymie pieniądze. I teraz sytuacja jest naprawdę trudna. Ja bym to nazwał węzłem gordyjskim. Do tej pory mieliśmy i bazowaliśmy na lekarzach, tak jakby bezproblemowo patrząc na nasz SPZOS, którzy byli stąd, dzwoni, byli zaangażowani w codzienne życie tej placówki, którzy budowali ten szpital, którzy działali w tym szpitalu. W tym momencie bazujemy tylko i wyłącznie na lekarzach zewnętrznych. I oni mają
wolną wolę w tym, co sobie robią, bez sentymentu odwracają się i odchodzą do innego miejsca, to no bo są ludźmi, normalnie pracują. Mają pewien zakres kwalifikacji, których nie da się zastąpić. Natomiast dzisiaj też już jestem po rozmowie z panem dyrektorem. Może nie chcę zdradzać szczegółów, no ale jakby moja dyspozycja do niego była jasna i prosta, że jedną rzeczą to jest, ma stanąć na głowę, ma tych lekarzy znaleźć, szczególnie interna i POZ, już tak na zasadzie, już tak używając dosadnych określeń, a druga, że ma po prostu z tego, co nam udaje się w tym momencie wypracować w tym skrzyni z pieniędzmi, gdzieś tam to dno już się zapełnia, tak, bo do tej pory skrobaliśmy po dnie, znaleźć takie środki, żeby tych lekarzy przekonać. Bo raczej jest niedopuszczalną sytuacją tak, żeby te dwa kluczowe odcinki w Szpitalu Mojeńskim nie działały, bo plany są dalekosiężne, nawet w tym tygodniu. Wczoraj, przedwczoraj rozmawialiśmy o modernizacji całego szpitala, tak, restrukturyzacji takiej naprawdę potężnej, jeżeli chodzi o kwestie działań, no ale jeżeli podstawowe elementy nie będą działały, no to nie będzie dobrze. Też chcę jakby zwrócić uwagę, na pewno to nie jest dobre, czy może to nie będzie popularne określenie, tak, no bo jesteśmy jednak organem prowadzącym i naprawdę dokładamy wszelkich starań, natomiast patrząc na kwestię związaną z tym, że większość placówek NZOZ-owych POZ-u, które funkcjonuje w Mońkach, są to lekarze, którzy wyszli z naszego POZ-u, również podjęli jakąś decyzję biznesową, jakąś decyzję wolnej woli, to te zabezpieczenie w lekarzy tutaj na terenie powiatu mojeńskiego jest. Chciałbym, żeby ono było w naszym szpitalu, ale niektórych rzeczy po prostu nie przeskoczymy. Tak jak zaskoczeniem było odejście pani dr Potockiej do pani dr Songin, które się okazało, że nie nastąpiło z dnia na dzień, tylko już rok wcześniej, kiedy ten blok zaczął być budowany, ja miałem informację, że tam jakiś NZOZ ma powstać. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Okazało się, że to lekarze naszego POZ-u, którzy wchodząc do publicznego systemu opieki zdrowotnej, zdobyły sobie pacjentów, angażując się ponadprzeciętnie, bo tak jak okazuje się po ilości kart i pacjentów, którzy są, potem widząc wolność wyboru, ale też możliwość zarabiania większych pieniędzy, otworzyły swój NZOS i na to nie jesteśmy w stanie wpłynąć. Na pewno dla nas jest to sytuacja niekomfortowa jako organu prowadzącego, na pewno jest to sytuacja niekomfortowa dla powiatu mojeńskiego, natomiast nie jest to sytuacja inna niż w poszczególnych powiatach i poszczególnych gminach, w których to większość na przykład innych ośrodków zdrowia zostały już przejętych przez NZOZ, nie są prowadzone przez szpitale. My, przypominam, mamy dodatkowo jeszcze 4 placówki, które musimy obsadzić lekarzami POZ-u i tam też zabezpieczyć, tam też jakakolwiek zmiana warunków obsługi lekarskiej, taka się z tym, że za chwilę dzwoni wójt, burmistrz i mówi, że hola, hola, ale my nie mamy lekarza. I teraz tak, z jednej strony szpital, z drugiej strony nasze przyzwyczajenie do tego, jaki mieliśmy luksus, kiedy doktorzy ciesielscy, tak, Fankę leczyli, którzy byli cały czas tutaj. Sytuacja, w której po prostu każdy lekarz jest podkupywany, no, do każdego innego ośrodka i tam w innych warunkach może sobie gdzieś tam pracować. Bardzo ciężka sytuacja, natomiast tak jak powiedziałem, no staramy się z panem dyrektorem, tak, tutaj to rozwiązać. Te dyspozycje, które zostały wydane dużo wcześniej, ale dzisiaj już po prostu tak dosyć kategorycznie i zdecydowanie mam nadzieję, że zadziałają rozwiązaniem tego problemu, bo ten problem jest i rozwija się o pieniądze po prostu. Dziękuję bardzo. Panie Zbyszku, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Starosto, w zasadzie temat jest, natomiast też proszono mnie przekazać tą informację, że w krytycznej sytuacji w Jaśmiewach jesteśmy, bo nasza akurat pani doktor nie odeszła nigdzie na zarodek, tylko jest chora w tej chwili. Także zostaliśmy w ogóle bez lekarza. Problem się rodzi również taki, to co już było wspomniane, że część ludzi odchodzi. W Jaśmiewach funkcjonowaliśmy, z tego jak dobrze pamiętam, byliśmy jeszcze na plusie jako POZ, ale na niewielkim plusie. Tych pacjentów za dużo nie mieliśmy, bo jest w listowie POZ. Także obawiam się, że nawet po wyzdrowieniu, po powrocie pani doktor, nie wiem, czy będzie można z powrotem tą grupę osób, pacjentów przyciągnąć. To jest jedno, bo nawet jak pani doktor tutaj, nasza
z Jaświł prowadziła poradnię kardiologiczną w Monikach, to jednak te teleporady, pomimo tego, że była w Monikach, to były udzielane. Nawet i recepty wypisywane, bo takie możliwości w tej chwili przecież są, przedłużane recepty na leki, także nie było z tym problemu. No i się ten problem się rodzi. Także być może, panie starosto, dobrze było, gdyby dyrektor pomyślał, w jaki sposób, ja wiem, ambulatorium nasze, no nie wiem, no się rozbudować nie da, ale czy by nie zwiększyło swoich możliwości obsługi pacjentów, bo w tej chwili ambulatorium to działa tylko po godzinach jakby pracy POZ-ów. Ja myślę, że w Monikach jest dużo łatwiej. W Monikach jest dużo łatwiej, natomiast problem się zaczyna akurat, tak szczerze mówiąc, na tej prowincji wokół Monieckiej. Także tutaj bardzo bym prosił, ja wiem, to jest bardzo trudny temat, lekarzy nie ma, ale czy nawet raz w tygodniu, żeby ktoś przyjeżdżał, dwa razy w tygodniu, to już być może na te dyżury, zanim ta sytuacja się unormuje. Także trudno mi mówić, bo zarządzającym faktycznie jest pan dyrektor. Pan dyrektor został zatrudniony jako menadżer. Tylko menadżer czasami patrzy nie sercem, a portfelem, biznesem, czy się ma, czy się nie ma z tego. No takie postawiliśmy między innymi zadanie, że ten szpital ma być wyciągnięty z przeproszeniem na powierzchnię. No ale zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do realizacji punktu 16. Zamknięcie obrad. Dziękuję państwu za przybycie. Dziękuję państwu na sali, przed monitorami. Do widzenia.